Mam na imię Dżemil Gębicki, jestem opiekunem meczetu w Kruszynianach. Mieszkam we wsi Kruszyniane 12 lat. Przyjechałem tu z Białegostoku opiekować się naszą meczetem. Moja rodzina pochodzi z Kruszynian. Moja babcia z tej wsi wyjechała w 45 roku do Sokółki. Tam wychowała swoje dzieci. Ostatnie lata spędziła z rodzicami w Białymstoku. Moi rodzice mieszkają w Białymstoku, a ja przyjechałem tutaj, jak mówiłem, 12 lat temu na naszą ojcowiznę. Dzisiaj we wsi Kruszyniane jest mieszkańców około 30 rodzin, około 100 osób. Większość we wsi to prawosławni katolicy, nasz Tatar mieszka 8 rodzin na stałe. Ale meczet utrzymuje muzułmańska gmina, wspólnota 120 wiernych. Z tej wsi pochodzą, ale mieszkają już w Białymstoku. Niektórzy mają domki letniskowe po dziadkach. W naszym meczecie spotykamy się na bożewo piątkowe latem, albo przyjeżdżam na święte, w ten meczet jest pełen wiernych. My mówimy, że Kruszyniane i Bochoniki to Mekka, Medyna polskich Tatarów. Dla nas to jest miejsce ważne, bo jest tu jeden z najstarszych meczetów w Polsce. Nasz meczet powstał w 1795 roku, ma rangę pomnika historii. I nieopodal znajduje się tutaj nasz cmentarz, a w Polsce są czynne tylko trzy cmentarze. Tutaj, w Bochonikach i w Warszawie. Jak umrze Tatar, nawet w innym zakątku Polski, choćby w Szczecinie czy Bydgoszczy, to go przywożą pochować na tych trzech cmentarzach. Na naszym cmentarzu najstarszy nagrobek to jest 1699 roku, 20 lat po osadnictwie. I we wsi żyjemy w zgodzie, szanujemy się, czasami żartujemy, że mamy problem, bo mamy we wsi święta prawosławne, katolickie, muzułmańskie, nie ma kiedy pracować. Na święta, co siada, się nie przeszkadza. W czasie PRL-u mieszkańcy tej wsi uciekali za pracą do miast, wieś, można powiedzieć, się wyludniła. Teraz po 2000 roku Tatarzaki nie wracają do swojej wsi, odremontują domy swoich dziadków, stawiają nowy dom letniskowy, nasza wieś odżyła. W 2000 roku reaktywowała się też nasza wspólnota muzułmańska gmina. Dzisiaj to jest ponad 100 osób, którzy chcą dbać o to miejsce. No, udało nam się odnowić meczet, cmentarz, wybudować centrum kultury tatarskiej. Latem organizujemy tu konferencje, letniska dla naszych dzieci. Pani Dżeneta też od kilku lat organizuje też przy pomocy naszej gminy muzułmańskiej Sabantu Święta Boga Festiwal Kultury Tatar. Więc z roku na rok nasza wieś tętni większym życiem. My, Tatarzy, żyjemy już w Polsce 600 lat, więc my nie mówimy o sobie, że jesteśmy już mniejszością narodową, tylko grupa etnograficzna, Polacy pochodzenia tatarskiego. Nam została religia, tradycja, tańce, śpiew, ale kuchnia smaczna, ale języki tatarskie nie mówimy już 300 lat, posługujemy się już polskim, a czasami we wsiach mówimy po białorusku, ale nie znamy języka tatarskiego, ale śpiewamy już piosenki po tatarsku. Nasze członkowie zespołu uczą się naszych pieśni po tatarsku. Nawet nasza organizacja, Stowarzyszenie Kulturalne Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej miał dwa razy pieniądze z projektu i dwa razy 30 naszych młodzieży, dwa razy miał kurs języka Tatarów. Z powieka 60 młodych naszych Tatarów trochę liznęło języka swoich przodków. Więc my mówimy po polsku, my jesteśmy Polakami. Mamy pochodzenie tatarskiego, nie wstydzimy się swojego pochodzenia. Najlepiej o tym mówi spis powszechny. Jak był ostatni spis powszechny, to myśmy się podawali narodowość polska, pochodzenie tatarskie. Wyszło nas w całej Polsce wtedy 1916 osób. A jak poprzedni był tylko jedna kategoria narodowość, był już problem, jak się określić. I wtedy narodowości tatarskie były niecały 500. Bo nie było wiadomo, jak się określić. Jesteśmy Polakami, ale pochodzenia się nie wstydzimy. No i Tatarów wiąże się właśnie z naszą kuchnią. Tatarzy, będąc na stepach, wykonywali jedzenie proste, ale świeżo wykonywane. Były to pierogi na różne sposoby, żeby zamknąć w sieci mięso czy różne masy nie uległy zepsuciu. Więc mamy naszą kuchnię i kuchnia jest pracochłodna, świąteczna, ale z okazji świąt, spotkań rodzinnych wykonujemy nasze kulduny, kaczewnik, duży pieróg z mięsem, czy inne nasze potrawy, czy kartoflaniki. U nas się nawet kiedyś był taki mit, takie spowiedzenie, że się Tatarka może wtedy ożenić, jak umie robić dobre kulduny z ząbkami ozdobnymi. Że przyszła teściowa sprawdzi, żeby jej syn głodny nie chodził. Więc powiem tak przewrotnie, że ja mam żonę katoliczkę, Polkę, no i żona nie musiała przyjść na islam, ale mamusia się wzięła, żeby żona się kulduny nauczyła ładne robić. No mamy słaba ta nauka szła, ale mojej świętej pamięci babcią moja żona się zajęła i moja żona nauczyła się robić wspaniałe kulduny z ząbkami. No i teraz można powiedzieć połączenie kultur,
Moja żona jak na święta czasem katolickie robi pierogi z kapustą z grzybami, to nie tylko klei, ale robi ząbki z kududów tatarskich, żeby estetycznie wyglądały. Tatarzy jak byli nasi żołnierze całe życie na froncie, 3/4, to żona nie opiekowała się tylko domem, dziećmi, ale rządzała cały majątkiem szlacheckim, gdzie niekrono nie było 50-100 hektarów, więc musiała zarządzać ludźmi, prowadzić buchalterię, księgować, kontrahentów umawiać, sprzedawać towar. Nasze Tatarki mają naprawdę silne charaktery. Mają cechy przywódcze, organizacyjne. No, chcę powiedzieć, że prezeskami naszej fundacji społeczno-kulturalnej, prezesami zespołów, szefami naszych agroturystyk są Tatarki. Nawet powiem tak, że u nas gminą muzułmańską, wspólnotą muzułmańską nie zarządza imam duchowny, tylko osoba świecka, przewodniczący gminy. Co roku są też absolwenci rządu, wybory, to jest demokratyczne wybory. I chcę powiedzieć, że na przykład gminą Białostocką przez wieki rządziła pani Halina Szegidewicz, pani dyrektora tego mechanicznego, pani z powołania nauczyciel. Teraz jest też młoda Tatarka, więc nawet przewodniczącymi wspólnot muzułmańskich w Polsce są Tatarki. Więc nasze Tatarki mają silne charaktery. Ja to tak właśnie żartuję, że ja mam żonę Polkę, więc mam wrażenie, że ma coś do powiedzenia w domu. Mój tata to czasami nawet wrażenia nie ma. Takie nasze Tatarki mają silne charaktery. Nawet w państwach tatarskich, nawet u Tatarów krymskich bywało tak, że Han Krymski miał po jednej stronie dywan, tak się nazywało, to można powiedzieć, Radę Ministrów, a po drugiej stronie żony. I czasami żony słuchał, a ministrów nie. U niektórych Hanów mężczyźni zajmowali się poezją i sztuką, a żony wywoływały wojny i podpisywały pokoje. Więc tak to kiedyś było. Więc nasze Tatarki mają naprawdę silne charaktery i naprawdę no, zarządzają niejednokrotnie, mówię, naszymi organizacjami.